kochani, zapraszam Was dzisiaj do sprzątania kuchni razem ze mną. Jak widać, trwa odkamienianie, ekspres się upomniał o czyszczenie, więc rozpoczynamy. Mniej więcej co 2 tygodnie jest takie czyszczenie ekspresu. Zostało już wszystko powyciągane, pomyte kratki, umyte z zewnątrz. No i tutaj również zaparzacz się wyciąga i on również został wymyty pod bieżącą wodą. I trwa odkamienianie. Używam do tego oryginalnych akcesoriów. Tu są tabletki odkamieniające. 3 sztuki kupuję z reguły na Allegro, bo wychodzą one po prostu najtaniej. I działają świetnie. Nigdy nic mi się z tym ekspresem nie działo, więc mam zaufanie po prostu do tego asortymentu ich. Ekspres się czyści, a my przechodzimy pomalutku dalej. Kolejną rzeczą w trakcie czyszczenia będzie czyszczenie zlewu. Mój zlew, powiem szczerze, pomimo że jest nowy, bo dom jest nowy, to jednak bardzo szybko łapie brud i tutaj świetnie mi się sprawdza właśnie pasta z zielko. Przepięknie pachnie, bardzo fajnie czyści, jest na naturalnych składnikach, ma tutaj dużo sody oczyszczonej i ona tak naprawdę nam wybawia ten brud. Na razie nie używam niczego silniejszego, spokojnie ta pasta mi ogarnia. Na początku tej pasty troszeczkę nałożyłam i pozostawiłam na jakieś 5 minut, następnie, tak jak widzicie, dokładam tej pasty i po prostu delikatnie szoruję gąbeczką, tą gąbeczką z tym drugim granatowym spodem. Do tej pory mi się to na razie sprawdza, więc nie sięgam po nic ostrzejszego. Takie szorowanie zlewu mniej więcej robię raz na tydzień, raz na 2 tygodnie. No, na przykład robiłam to częściej, jak robiłam przetwory, gdzie już jakiś kwas z buraków poszedł i tak dalej. No to już wtedy faktycznie od razu takich rzeczy się wyzbywam. Ale brud się zbiera też od takiego używania dnia codziennego, bo wiadomo, że nie wszystko idzie do zmywarki, więc tutaj czyszczenie trwa w najlepsze, również i kranu. Jeżeli chodzi o ten kran, chyba w ogóle nagram taki film, co mi się nie sprawdziło, a co bym zmieniła, co bym kupiła innego. Myślę, że to też by Was zainteresowało. Dobra, przechodzimy dalej. Także jak widać, czyszczę dookoła, również baterie, również będą czyszczone później płytki. Teraz czyszczę tak, że tak powiem, na maksa bardzo konkretnie, a na sam koniec kuchni jeszcze później to przepłukam. Następnie biorę się za kosz na śmieci. Tutaj już zawsze trzymam też różnego rodzaju detergenty, które służą mi właśnie do zmywarki. I używam tutaj płynu zielko do kuchni, uniwersalnego takiego, o przepięknym zapachu i nim bardzo lubię właśnie sprzątać tą szafkę, dlatego że ten zapach w tej szafce po prostu też niweluje te przykre zapachy, jakie idą z kosza. Ja mam tylko 3 pojemniki w koszu, papier wynosimy gdzie indziej tak samo i szkło, ponieważ tego schodzi mi najmniej i to jesteśmy w stanie sobie wynieść od razu. Po prostu w garażu mamy oddzielne pojemniki. No i przecieram później wszystko na sucho, wiadomo, żeby nie pozostało, ale to jest tylko wytarcie po mokrym. Ogólnie nie trzeba wycierać po tych detergentach, przemywać na mokro, dlatego że one mają składniki naturalne. I przede wszystkim przepiękny zapach, więc tu jest sól, jaką używam i płyn do zmywarki, do czyszczenia zmywarki, ale czyścić sprzęty będziemy w innym czasie i te tabletki Dreft, które Wam pokazywałam, moim zdaniem są najlepsze, jeżeli chodzi o zmywarkę. Można je kupić u nas na przykład w Lublinie stacjonarnie w taniej odzieży, w Vivo chyba to się nazywa, ewentualnie po prostu na Allegro. Cena jest bardzo podobna, więc kwestia tutaj, że tak powiem, czy jesteście, czy macie to gdzieś w okolicy. Jest to chemia niemiecka, która mi się świetnie sprawdza od bardzo, bardzo dawna we wszystkich zmywarkach. Teraz nastawiam zmywarkę, którą już skompletowałam w całości, nic już mi się tam więcej nie zmieści, więc odpalamy ją i dalej sprzątamy. Część rzeczy niestety też trzeba zmywać ręcznie. To akurat się nie zmieściło, więc dlatego myję ręcznie, ale są też rzeczy, które po prostu się do zmywarki nie nadają. Na przykład kufle mi się nie mieszczą, 2 razy już mi się zbiły kufle i wolę nie ryzykować. Druszlaki również zajmują bardzo dużo miejsca, a one tak naprawdę nie wymagają aż takiego poświęcenia. No i oczywiście patelnia. Ja wszystkie patelnie myję ręcznie, nigdy patelni nie wkładam do zmywarek. Mam 2 takie, które można, ale jednak staram się oszczędzać to. Teraz chowam sprzęty z blatów, to co jest mi to zbędne, niepotrzebne i zajmuję się sprzątaniem blatów.
Ależ mi tu światło skacze. Także ogarniam wszystko, co jest na blacie, co jest mi zbędne, to chowam i resztę po prostu układam. Płytki w międzyczasie też docierałam. Teraz będziemy się szykować do mycia pomalutku okna. Ja mam okno nieotwieralne, ze względu na bardzo duży gabaryt zależało mi na tym, żeby okno było jak największe i zrezygnowałam z otwierania, ponieważ mamy wentylację, rekuperację, więc no, nie było takiej potrzeby, zapachy mi w kuchni nie zostają. W międzyczasie też tam było widać, że z parapetu pościągałam już bułki, które się ususzyły i schowałam je, będą szły do starcia, żeby zrobić swoją taką bułkę tartą. Bardzo często jak mi bułki zostają, po prostu ja je suszę i później ścieram na swoje, bo bułka u nas jednak idzie do panierki. Ogarniam teraz blaty, dalej uniwersalnym płynem do mycia kuchni. On mi się świetnie sprawdza, bo zostawia też bardzo ładny, delikatny zapach, więc czuć później po sprzątaniu też taką fajną świeżością. No i zabieramy się do mycia okien. Okna myję wyłącznie wodą i myję ściereczką Villedy. Swoją drogą trochę się tutaj naszorowałam, to jest ta fioletowa ścierka. Naszorowałam się tylko dlatego, że a okno myłam 2 tygodnie temu, bo po prostu u nas jest jakaś plaga much. Mamy tak dużo much i ja, szczerze powiedziawszy, ledwo z tej kuchni na wieczór wyszłam, jak rano wstałam i z powrotem po muchach były ślady. No one są po prostu niesamowite. Niesamowita plaga jest teraz tego. W mieszkaniu tego nie miałam, no ale tutaj po prostu okna szoruję częściej. Ale przez to, że nie potrzebuję do tego aż tak wielu sprzętów, to i tu właśnie trafiłam muchę, która mi siadła na umyte okno, więc dostała. No i ze względu na to, że właśnie nie używam już tutaj karszera ani nic, to no mogę myć te okna na okrągło, bo to jest tylko ściereczka woda, nie zostawia to żadnych smug ani nic, więc zajmuje to, jak widzicie, chwilę i nie jest to jakaś wymówka dla mnie, że nie wiem, nie umyję okien, bo to kupę czasu zajmuje. Ciach, ciach i okno umyte. Z drugiej strony okna myję już jak myję wszędzie, więc tutaj w kuchni też było umyte, ale następnego dnia. No i teraz przechodzimy do płyty. Wiele z Was się pytało, czy mi się ta płyta po prostu, jaka ona jest w utrzymaniu. Na temat sprzętów, tak jak mówiłam, będę kiedy indziej się wypowiadała na temat jej utrzymania i jak mi się ona sprawuje, bo jest to jednak biała płyta, przerażające, każdy jak wchodzi, to tak, proszę, biała płyta, jak Ci się to sprawdza? Ale jak widzicie, używam do tego również płynu uniwersalnego z zielko. On jest bardzo uniwersalny w kuchni, więc i płytki, i wszystko moment się nim przeciera i kuchenka jest praktycznie umyta. Przetrę ją jeszcze na sucho, żeby wyzbyć się takich tak zwanych mazai. Tutaj już kuchenka nie była myta przez kilka dni, że tak powiem, wszyscy z niej korzystali, ja po prostu byłam w pracy i każdy sobie podgrzewał posiłki. Ja z reguły staram się ją sprzątać na bieżąco, czyli po każdym posiłku, jak robię, nie wiem, rosół czy coś i mi się coś tutaj z nią wydarzy, to automatycznie po prostu tą kuchenkę sprzątam. No tu już był taki kilkodniowy brud, więc ta kuchenka po prostu była brudniejsza. Jeżeli chodzi tutaj o kwiaty, wymieniam w nich wodę. Powiem szczerze, ta hortensja jest dosyć ciężka w utrzymaniu, bardzo szybko było widać po niej, że ona to taka jest naprawdę wybredna, trzeba ją pielęgnować dosyć mocno. No i biorę się za ogarnięcie wyspy. Na razie wszystko ściągam z tej wyspy, teraz będę przekładała również pojemnik, ponieważ jest zakupiony nowy, jeszcze go nie wyłożyłam, taki, który będzie pasował do wnętrza, bo ze srebrem nic nie mam, więc sam to srebro mi do niczego nie pasowało. No i zabieram jabłka. Jabłka odkładam na bok, dlatego że jest tam część jabłek podgnitych, które później po prostu sobie sprażę wszystkie, żeby mi nie pozostawały, bo będziemy wyjeżdżać, więc nie chciałabym wrócić i mieć stada myszek, bo już jabłka nie wytrzymały. No i ponownie zaczynamy pomału przecierać blaty, spryskuję płynem i zabieramy się za przemywanie. U mnie na wyspie się na razie jeszcze nie siedzi, nie mamy krzeseł, więc nie korzystam tak z niej i dlatego ona nie wymaga jakiegoś tam większego sprzątania, bardziej się na niej trzyma dekoracja na chwilę obecną, ale jak tylko kupimy jakieś hokery, na pewno będzie wyspa bardziej użytkowana pod takim kątem, że to będzie takie nasze centrum spotkań. Na razie póki co
korzystamy ze stołu. Jak widzieliście, łapkę na muchy też wyniosłam. Są porozkładane u mnie w każdym pomieszczeniu te łapki. Nie wiem, ile my ich mamy w domu, ale po prostu kto się nie napatoczy, to za łapkę bierze. No i zostały nam jeszcze kwiatki, które mam na górze. I tutaj Wam zaraz coś fajnego opowiem, bo koleżanka mi podpowiedziała, jak mam zadbać o swoją paprotkę, ponieważ jedna paprotka mi dosyć mocno niszczała. No i oczywiście straty na polu bitwy też są. Te kwiatki dwa, które kupiłam kiedyś w Biedronce, niestety nie przetrwały, za to paprotki mi przepięknie odbiły. I tu jest na przykład ta paprotka, którą bym Wam chciała pokazać. To jest paprotka, która mi przepięknie, żeby nie zapeszyć, rośnie. A to jest paprotka, która była totalnie łysa. I zobaczcie, jak mi przepięknie odbiła. Chodzi o to, że koleżanka mi powiedziała, żeby poucinać wszystko, co jest zeschłe przy samych korzeniach, przy ziemi i ona wtedy odbije. I faktycznie te po prostu zdrowe liście nabrały całkiem innego koloru. One zaczęły przepięknie rozkwitać, zaczęły wyrastać nowe pędy, bo po prostu te stare zwiędłe przestały im przeszkadzać. Wycięłam wszystko, zrobiłam to w każdych paprotkach i przysięgam, paprotki odzyskały swoją młodość. Ponownie nazbierało się parę rzeczy do zmywania, więc szybko ogarniam, bo już jesteśmy po obiedzie, w międzyczasie była przerwa na obiad, więc się parę rzeczy znalazło z powrotem i że nadal zmywarka działa, żeby tego, wiecie, bałaganu nie tworzyć ponownie, od razu wzięłam się za sprzątnięcie tego wszystkiego po obiedzie i będę miała święty spokój. Tutaj myjemy patelnię. Nie wiem, czy słyszałyście o tym triku, żeby się wyzbyć smrodu tak zwanego z patelni, na przykład po rybach, to na rozgrzaną patelnię lejemy płyn do mycia naczyń. Oczywiście najpierw zalewamy delikatnie wodą i lejemy płyn i ponoć ten zapach z patelni znika i przepięknie po prostu pachnie też w domu, bo pod wpływem gorąca ten płyn też się ładnie unosi, ten zapach z płynu. Tu Wam pokazywałam płyn do mebli, bo zostało mi jeszcze czyszczenie mebli. Meble również czyszczę ściereczką Villedy, ale najpierw ogarnę sobie sprzęty, do których po prostu potrzebuję wyłącznie wody i ściereczki Villedy. Nic poza tym, żadnego detergentu do zewnętrznej części sprzętów nie używam. Tutaj przyszedł mąż i poprosił o kolę, powiedział, że w kadr nie będzie mi wchodził, tylko żeby mu podać. I dalej działamy. Ściągam magnesy. Było też część osób, które skrytykowało moje magnesy, ale to jest moja kuchnia, mi się te magnesy podobają. Za każdym razem, jak się na nie przyglądam, za każdym razem mam jakieś wspomnienia, bo są to pamiątki z naszych wyjazdów. Wszystko po lewej stronie to są nasze wyjazdy z gór, a po prawej stronie to są wyjazdy naszych dzieci, które poprzywoziły sobie pamiątki z kolonii, z obozów, z jakichś wyjazdów prywatnych. Więc szybciutko, po ściereczce Villedy w ogóle nie macie mazaju, więc można naprawdę bardzo szybko sprzątać. Ja tutaj już obczyściłam też kostkarkę i lecimy dalej z lodóweczką. Szybko ją wymyjemy i układamy. Bardzo powierzchownie myję ze względu na to, że czyszczenie sprzętów będę robiła również na dniach. Więc oby tylko wyzbyć się tutaj tych, wiecie, tak zwanych paluchów wszędzie i już będzie czyściutko. I zaraz się będę zabierała również za czyszczenie mebli. Do czyszczenia mebli używam jak najbardziej dalej chemii z laboratorium pani domu, tego płynu do mebli. Sprawdza mi się naprawdę fajnie i myślę, że jest to jeden z lepszych środków, jakie do tej pory używałam. Oczywiście do niego też będę używała ściereczki z Villedy i zaczynam po kolei. Na tych meblach niestety ślady widać, ale no na co dzień nie chodzę i nie pucuję, bo moje mieszkanie nie jest po to, żeby ono wyglądało, wiecie, na perfekcyjnie wysprzątane, bo tak to bym musiała sprzątać od rana do nocy codziennie. A że tak powiem, tych mebli troszeczkę jest, a ja mam też inne zajęcia i u mnie w domu się po prostu żyje. Nie chodzę i nikomu nie zwracam uwagi, żeby, nie wiem, za pochwyty trzymał,
po prostu są wypalcowane i co kilka dni przecieram. Jak widzicie, przecieranie trwa szybko, ponieważ to naprawdę błyskawicznie ten płyn sobie radzi z tym, tylko musi być dobra ściereczka do tego. Dlatego ja się zdecydowałam na Villedę i nie mam żadnych mazajów, a naprawdę plamy były spore. Praktycznie przy każdej szafce były jakieś odciski palców. Tutaj nawet widać po prawej stronie, że wszędzie w tych rogach, bo o ile otwiera się za pochwyty, o tyle każdy już zamyka, dotykając rękami. Nie myję na samej górze mebli, ponieważ tam w ogóle nie korzystam z tych najwyższych szafek, których nawet tutaj nie widać, dlatego nie pokazuję też, jak je sprzątam, bo je czyszczę bardzo rzadko, ponieważ są totalnie puste na razie. Jeszcze nie zagospodarowałam tej kuchni tak do końca, więc to są u mnie szafki używane dosyć często, te właśnie na dole, szuflady wszystkie i w nich faktycznie palce było widać wszędzie. Tutaj przecieram każdą po kolei szufladę, bo gdzieś wiadomo, a to kawa skapnęła, a to coś, więc ogólnie tutaj płyty mam białe, fronty już po tej stronie, ale nie żałuję ich, że sobie wzięłam białe. Myślę, że jest to fajne rozwiązanie, bo o dużo szybciej po prostu widać, jak jest coś brudniejszego, to od razu człowiek staje i wyciera, więc one tak naprawdę są przecierane na bieżąco. Jakoś nie mam tutaj problemu, zobaczę, że gdzieś coś pociekło, to od razu biorę i wycieram, gdzie przy ciemniejszych meblach, takich stricte a la drewnianych, tego nie robiłam, ponieważ trzeba było się dobrze przyjrzeć, a później trzeba było się nieźle namachać, żeby po prostu to ogarnąć. Tutaj widać, z kwiatków się też trochę nasypało, ostatnie szuflady szybciutko przecieram i zostało już tylko odkurzanie. Odkurzanie i mycie podłogi. I gotowe. Więc oczywiście w myciu podłogi najbardziej mi pomaga mój Red Kay, ze względu na to, że on od razu i odkurza, i za jednym zamachem myje podłogę, więc jest to spory czas zaoszczędzony. Najwięcej czasu nim myję w okolicach zmywarki i zlewu, bo tutaj czasami coś kapnie, jak się wylewa do zlewu i się od razu nie zetrze, później zaschnie, no to niestety trzeba troszeczkę więcej czasu poświęcić i do zmywarki też, jak się wkłada, to również jest ten sam dylemat, że często gdzieś tam jakieś kropki bardziej takie już zastygnięte, że tak powiem, zostają, ale Red Kay sobie radzi ze wszystkim. Jest to sprzęt z Allegro, nie z Allegro, tylko z AliExpress, więc możecie sobie zajrzeć. Ja jestem z niego bardzo zadowolona, używam go bardzo często, uważam, że jest to jeden z lepszych pomysłów trafionych moich pomocników domowych, o których też będzie w końcu film. Zmotywuję się i nagram, tylko niech jesień nagra, nastanie, a nie nagra. Jest tutaj też funkcja właśnie mocniejszego mopowania, czyli większego zużycia wody i wtedy on sobie namoczy tą plamę i sobie z plamą naprawdę świetnie radzi. Więc tak jak widać już, kuchnia jest praktycznie dokończona, jeżeli chodzi o sprzątanie. Zajęło mi to jakieś 2,5 godziny, ale kuchnia jest po prostu czysta. Jest to spory metraż, kuchnia ma około 15 metrów kwadratowych, więc wymaga też po prostu czasu. I tak wygląda posprzątana kuchnia. Jak widać, na meblach żadnych mazajów, blaty czyściutkie, wszystko wysprzątane, zlew, bateria, widać, że jest czyściutko, wszystkie fronty. Deskę zawsze trzymam tutaj, bo to jest deska do tak zwanego krojenia wszystkiego, co suche, bez mięsa, jabłka naszykowane do przetarcia, no i czyściutka płyta oczywiście oraz płytki, które nie jedna osoba twierdzi, że białych płytek nie kładzie się w kuchni. U mnie się położyło i są naprawdę fajnie, mi się sprawdzają. Także ład i porządek w kuchni już jest. Będziemy się wybierać za kolejne pomieszczenia. Listwy też fajnie błyszczą. Nie ma zacieków na nich. Bardzo ładnie okap mi wciąga wszystko, więc dziękuję Wam za dzisiaj. Jeżeli Wam się filmik podobał, zostawcie komentarz, łapkę i zapraszam do kolejnych filmów.